Andrzej Długosz, Muzeum Regionalne w Starym Sączu, w którym znajduje się wystawa obrazów Marii Wnęk. Te wszystkie obrazy to są pańskie obrazy. Tak, to jest kolekcja, która została przeze mnie zebrana i zaprezentowana tutaj w muzeum. Skąd, w jaki sposób pan właśnie został właścicielem tych dzieł pani Marii Wnęk? Tutaj są jakby dwa zestawy zakupów. Część to są prace kupione od córki pana Józefa Raczka, ponieważ Maria Wnęk pod koniec lat 70. i latach 80. bardzo często gościła u Józefa Raczka, właściwie u niego pomieszkiwała przez pewien okres, bo Maria Wnęk prowadziła taki wędrowny tryb życia. Trochę tu pomieszkała, trochę tam, czasem nawet w kościele Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu. Miała swoje mieszkanie przy ulicy Żywieckiej w Nowym Sączu, ale została stamtąd wyeksmitowana na wniosek sąsiadów. Także po prostu wędrowała tutaj po Sądecczyźnie. I w pewnym okresie zaprosił ją Józef Raczek do swojej pracowni, gdzie skupiał wielu artystów, amatorów, którzy tam u niego pracowali, siedzieli, sprzedawali swoje prace. Był to wtedy czas dużego boomu, zapotrzebowania na sztukę ludową. I również jednym z jego gości była właśnie Maria Wnęk. I po śmierci Józefa Raczka córka przejęła pracę tej autorki. No i część została od niej kupiona, a druga część została kupiona poprzez portal Allegro. Czyli to jest tak koniec lat 70., początek lat 80., to są te czasy, kiedy Maria Wnęk była właśnie ze Starym Sączem związana. Pan pamięta może Marię Wnęk z tamtych czasów? To znaczy ja nie pamiętam Marii Wnęk, jakiegoś kontaktu bezpośredniego z nią nie miałem. Dopiero pod koniec lat 90. kontakt z córką Józefa Raczka spowodował to, że zainteresowałem się tą postacią i zacząłem oprócz obrazów wszystko zbierać. Mam komplet katalogów z różnych wystaw, mam różne wycinki, wydruki komputerowe, tak żeby mieć cały pogląd na dzieło i sztukę Marii Wnęk. Co jest takiego niezwykłego właśnie w jej twórczości? No Maria Wnęk należy do najwybitniejszych przedstawicieli nurtu w sztuce zwanego Art Brut. W Polsce mówi się, że jest to sztuka naiwna, wykonywana przez osoby niepełnosprawne. Taką osobą niepełnosprawną była Maria Wnęk i fizycznie, bo uległa wypadkowi na początku lat 60., ale również umysłowo. Przez pewne okresy przebywała w szpitalu psychiatrycznym Babińskiego w Krakowie. I właśnie to jest jedna strona. A druga strona, że Maria Wnęk czuła w sobie jakieś posłannictwo religijne i uważała, że Matka Boża, Pan Bóg posłał ją na świat po to, żeby właśnie upominać ludzi, sama bardzo religijna, chodząca po odpustach, po pielgrzymkach, zresztą w wieku 16 lat ślubowała czystość. Także te wszystkie sprawy i wynikające z choroby, i wynikające z tej pobożności, właśnie potem przelewała to na papier i malowała bardzo dużo. Uważała się za artystkę słynną po całym świecie, jak pisała na niektórych obrazach. Jej obrazy w większości są opisane z drugiej strony. Zazwyczaj jest tam jakaś historia z jej życia czy z otaczającego jej świata, ale z drugiej strony jest to o tym posłannictwie, że Matka Boska ją właśnie nawiedziła i prosiła, żeby upominała ludzkość, i te właśnie wizje religijne były zamieszczane też właśnie w tych opisach, które sama artystka nazywała życiorysami. Te obrazy też mają swoją historię?
Te obrazy też mają swoją historię, na przykład ten duży obraz jest opisany. Tam pisze jakąś historię jakiejś mężykowej, co tu znęcała się nad pasierbicą. I tam szczegółowo to jest opisane, ale również jest opisane, jak Matka Boska z jakiegoś sanktuarium we Włoszech się Marii Wnęk objawiła i właśnie wzywa ją do płacząca ze łzami, płacząca właśnie krwawymi łzami i prosi, żeby Maria Wnęk upominała ludzi i nawoływała do nawrócenia. W większości chyba te obrazy tutaj zgromadzone są, są o tematyce sakralnej, religijnej, tak? Chyba tutaj jest jeden taki. Tak, to jest święty Maksymilian Kolbe, ale widzimy to oblicze Chrystusa Przemienionego, czyli to oblicze znane z parafii świętej Małgorzaty z kościoła, właśnie świętej Małgorzaty, gdzie jest czczony od niepamiętnych czasów obraz Pana Jezusa Przemienionego i właśnie ta wersja prawie powtarza się wszędzie na każdym obrazie, a przy tym i anioły, i diabły, i święci. Tu mamy papieża, ale wśród tych postaci jest też postać Marii Wnęk. Tu obok tych czterech kobiet widzimy Marię Wnęk, jest papieżem, tu widzimy Marię Wnęk z piekło i niebo, i diabły, i anioły, i Maria Wnęk na biało ubrana, tam gdzieś jakiś pociąg, może jakaś pielgrzymka i też postać Marii Wnęk. No jeżeli obrazy nie mają tytułów, no to trudno, trzeba samemu po prostu je interpretować i szukać rozwiązania właśnie samemu, co Maria Wnęk tutaj, jaki przekaz nam sile na tych obrazach. Ta twórczość Marii Wnęk, no już pod koniec jej życia stawała się coraz bardziej popularna, tak? Tak, Maria Wnęk stawała się coraz bardziej popularna, a wzięło się to stąd, że za życia odkryli ją kolekcjonerzy, znawcy sztuki, sztuki naiwnej i zaczęli kupować obrazy jej, promowali ją na różnych wystawach. I w związku z tym coraz bardziej jej nazwisko było znane. Dziś tylko niewiele muzeów posiada jej pracę. Prace są trudne do nabycia, ja cały czas śledzę i po prostu nie pokazują się na aukcjach, a jeżeli się pokażą, to już bardzo wysokie ceny osiągają. No, znajdują się w zbiorach Muzeum Etnograficznego w Krakowie, Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, Etnograficznego w Warszawie, Etnograficznego w Toruniu i w Muzeum Śląskim w Katowicach. To są te muzea, które posiadają pracę Marii Wnęk, ale też za granicą, między innymi jedno takie najwybitniejsze Muzeum Sztuki Art Brut w Lozannie. Właśnie tam znajdują się też jej prace. Są też opracowania naukowe, bardzo obszerne, właśnie o twórczości Marii Wnęk. Taką sądecką artystką, która chyba odkryła i promowała Marię Wnęk, była pani Ewa Harsdorf. Tak, no bo to zetknięcie na początku lat 60. Marii Wnęk z panią Ewą Harsdorf spowodowało to, że ona ją w jakiś sposób ukierunkowała. Dodała jej odwagi, otuchy. Trzeba przyznać, powiedzieć też, że Maria Wnęk jako osoba no, chora psychicznie, bo na schizofrenię chorowała, również miała różne lęki, niepokoje. I właśnie wszystko to przelewała jakby na swoją twórczość i ten kontakt z Marią, z Ewą Harsdorf spowodował, że rozpoczęła właśnie tą swoją twórczość własną, ale sam styl ukształtowała sama Maria Wnęk po prostu. To jest styl niepowtarzalny,
polegający na tym, że najpierw Maliawnek kontury albo rysowała, albo malowała farbą, potem wypełniała to obrazami, farbami. No i widzimy te postaci, gdzie te charakterystyczne oczy, które no, jakby potęgują wrażenie, jakie odbiera się z oglądania tych obrazów. Rozmawiając z osobą, u której mieszkała Maria Wnęk pod koniec życia, pojawiły się takie wspomnienia, że pani Maria Wnęk umiała z tej popularności swojej korzystać. Cieszyła się, że kiedy przyjeżdżał do niej różne ekipy telewizyjne czy dziennikarze, no nie zawsze chciała udzielić wywiadów. Tak, no Maria Wnęk, tam miejscowi nazywali ją dziwokiem, bo po pierwsze nie bardzo rozumieli ani jej twórczości, ani jej trybu życia, ani jej sposobu gospodarowania na tej ojcowiźnie, która jej pozostała. Dlatego no, myślę, że też miała trudny kontakt z otoczeniem, bo po prostu miała swoje myśli, swoje życie i nie przejmowała się tym, co się dzieje wkoło, tylko po prostu żyła tak, można powiedzieć, jak chciała, jak i dzięki temu no, była osobą zapewne szczęśliwą, zadowoloną. Oczywiście wspomniałem już, że podawała się jako artystka znana na całym świecie. Słynna artystka po świecie, no dokładnie tak. W Olszance, gdzie zmarła, no na cmentarzu jest jej grób. Nawet do władz Podegrodzia apelowałem, aby tam umieścić, bo tam nie ma informacji, że malarka. Właśnie to ta Maria Wnęk malarka, żeby umieścić tam napis, że malarka słynna po całym świecie. Udało się, czy nie? No nie wiem, bo później przyszła epidemia i trudno mi powiedzieć, może się tam udać kiedyś i sprawdzić, czy to zostało wykonane. Czy w tych pańskich zbiorach jest jakieś dzieło, obraz, który pan szczególnie ceni, lubi? To znaczy mnie bardzo ten obraz jakby podoba, z aniołami, diabłami, postaciami, Panem Bogiem, piekło i niebo, obraz bardzo taki dynamiczny, wielowątkowy, również bardzo kolorystycznie jest dobry. Jest Maria Wnęk na biało namalowana. No, właściwie to wszystkie obrazy człowieka, tak, one kiedyś były w moim domu, w jednym pokoju umieszczone, więc człowiek jakby się zżywa z tymi obrazami i ciągle jakby patrzy i szuka i po prostu rozmyśla nad tymi obrazami. Na razie dzięki pana uprzejmości w muzeum w Starym Sączu te dzieła można oglądać? Tak, one są wypożyczone ode mnie na czas nieokreślony, będą, mam nadzieję, do koniatu będę pracował w muzeum, to na pewno będą. Dziękuję. Dziękuję również.